Dzień dobry Państwu, nazywam się Maculka Witold. Przyjechałem pod Warszawę w 1968 roku. Podobało mi się tutaj bardzo, no i do tej pory mieszkam. Maluję techniką kredkową, kredki farbkami czasem. Maluję martwą naturę, ale lubię malować konie, psy, słonie, mamuty. Właściwie maluję to, co mnie najbardziej ciekawi. Nie zawsze mi się udawało, też często ścierałem do tego, ale nie zrażałem się. Jak już wziąłem się do malowania jakiegoś obiektu, przypuśćmy, tak jak tutaj jest chałupki, tu jest brama do Wojcowie, do zamku, tu mnie trochę to wszystko zniechęcało, mówię, już rzucę to. Ale w jakimś czasie odeszłem, postawiłem to, przyjrzałem mu się z daleka i zabierałem się od nowa. Ścierałem to, co niepotrzebne, a to, co dobre, zostawiałem i domalowywałem dalej i kończyłem. Jestem po prostu uparty i muszę to zrobić, to, co zacząłem po prostu, bo ja zresztą lubię malować, zresztą od X lat jestem malarzem pokojowym, malowałem w ludzkich mieszkaniach rozmaite rzeczy, figurki i tak dalej. Lubię malarstwo, a teraz jak już nie mogę kontynuować malować po prostu mieszkań, tego to wziąłem się za malowanie takich oto spraw, bo właśnie tak jak tutaj te góry, te chałupy. Lubię malować coś konkretnego, jak ktoś spojrzy na to, żeby wiedział, co to jest po prostu. Żeby wiedział, że to jest studnia, że to jest chałupa, że to jest drzewo, żeby się nie musiał domyślać. Na moich rysunkach wszystko jest jasne. Maluję tylko na kartonach technicznych, na przecież, żeby się brać po prostu za płótno, no bo to wymaga dużego podejścia, trzeba zagruntować, trzeba płótno naciągnąć, trzeba to, no a później trzeba też mieć już opanowaną technikę do tego malowania na płótnie, bo to jest jednak trudniejsza sprawa. No ale postaram się to później w późniejszym czasie kontynuować, bo mi się zdaje, że to będzie też dobra sprawa. Szczególnie lubię malować drzewa. O, to jest mój taki szczególny temat. No za farbki też się biorę czasami, bo są takie momenty na rysunku, że muszę zrobić to farbką. No przypuśćmy, jak maluję drzewo, to muszę namalować go farbkami, później koronę całą. Żeby to było pięknie wyglądało po prostu, żeby można się było tym drzewem pochwalić, że o, zrobiłem coś. Sam przed sobą po prostu, bo jak namaluję coś i zaczyna mi wychodzić, to jestem zadowolony z tego. Proszę Państwa, to naprawdę wciąga. Naprawdę wciąga, to jest uprzyjemnienie czasu. Teraz jak przeszedłem na emeryturę, właściwie w tym roku zacząłem to robić. Zaczęło mi wychodzić, ale no proszę Państwa, naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony. Bardzo. Bo to jednak jest, to jest naprawdę odprężające takie malowanie. Z zasady jestem uparty zawsze, nawet malując ściany u ludzi w domach, to też jak mi coś nie wychodziło, to musiałem to zamalować i od nowa. I później był efekt, byłem bardzo zadowolony, zresztą i ludzie, których malowałem, też byli zadowoleni z tego, bo naprawdę tu wymalowałem w Głupczycach chyba pół Głupczyc.
lubię piękno i to mnie cieszy, jeżeli coś mi wychodzi naprawdę pięknego z tego, bo na początku wychodzi, że jest to takie nie bardzo niezdarne, ale później, jak się cały czas to kontynuuje, jedną kreseczkę, drugą, trzecią, czwartą się dokłada i wychodzi z tego coś. Nigdy nie przyciskam kredką ani ołówkiem, tylko leciutko, dlatego że później dopiero się poprawiam. Jak już namaluję, widzę, że to nabiera kształtu, wtedy zaczynam to przyciskać lepiej. Kiedyś, proszę Państwa, jak mieszkałem jeszcze w Górze Kalwarii, to tam były takie duże łąki nad Wisłą. Wychodziłem, brałem w kieszeń cukier, kostki cukru, no i wychodziłem tam na łąki. Aha, i brałem ze sobą organki, bo gram trochę na organkach. No niektórzy mówią, że nawet dobrze. I wychodziłem tam na te łąki, a tam były konie właśnie. Ja lubiłem ich malować. Brałem ze sobą kartony takie, właśnie blok techniczny, ołówki, bo nieraz mi się z tego wszystkiego złamał. Jak miałem jeden, musiałem na nowo tego. A konia trzeba było od razu malować, bo to piękne zwierzę. Tam zszedłem już na dół na te łąki, siadałem sobie, taki był wał długi, prowadził do tego, do głównego traktu, na most. Tam sobie siadałem pod tym wałem i zacząłem grać na organkach. No i wyobraźcie sobie Państwo, że konie lubią muzykę. Przychodziły blisko mnie. No to wtedy ja podchodziłem, bo się nie boję koni. Podchodziłem blisko, wyjmowałem cukier z kieszeni i tego. One jeszcze bliżej podchodziły, bo już wiedziały, że ja ten cukier mam w kieszeni. Tak, ale ja wtedy brałem za ten ołówek, za kartony i robiłem sobie szkice. Ciężko na razu namalować konia, prawda? To musiałem namalować, narysować go, naszkicować po prostu wszystko. Ale zaznaczałem tam, gdzie były jakieś cienie, jakieś takie zaumki, bo przecież są tu na głowie u konia są takie dołeczki. To oko trzeba było dobrze utrwalić, takie, chociaż na razie w rysunku. No i boki, żebra, bo niektóre były chudziny, widoki takie chudziny, że aż się człowieka żal brało, że to takie chude. No i proszę Państwa, później przychodziłem do domu, brałem ten blok, brałem drugą kartkę, to zestawiałem opierałem o coś, o jakiś element w domu, na stole, siadałem do stołu i zaczynałem wtedy, już poważnie się zabrałem do tego, wtedy brałem kredki. No najwięcej to mi szła kredka czarna. Też musiałem, brązowa, zależy jaki był, jakiej maści był koń, jakiego sobie upatrzyłem. Wyobraźcie sobie Państwo, że konie potrafią tak świetnie pokazywać się. Stawia się, napręża się, to podnosi głowę do góry, zaczyna rżeć. No i w takie momenty trzeba było uchwycić to. Teraz nie muszę chodzić na żadne łąki, na żadne tego, bo siedzę sobie w domu, bo zawsze mi nogi bolą, bo troszkę utykam na nogi, to muszę z daszką chodzić, to jest uciążliwe dla mnie. A tak sobie siedzę w domu, maluję. No też trochę z wyobraźni, trochę z jakiejś książki też mam, to z książek sobie maluję takie te ciekawe te okazy. Także proszę Państwa, jeszcze raz, każdego z Państwa, który ma jakąś sobie smykałkę do czegoś, a szczególnie tutaj w tym wypadku do malowania, to tak jak już powiedziałem, proszę się brać do malowania i proszę się nie zrażać, jeżeli się coś nie uda, bo każdemu się nic nie udaje, nawet mistrzom takim jak Matejko, jak inni, jak Kosakowski, jak inny, przecież też na początku to byli początkowo, od razu mistrzem nie jest. Nie zrażajcie się, malujcie wszystko tak, żeby to było naprawdę efektowne, pomału będzie wychodzić. Będzie wychodzić wszystko, będziecie Państwo zadowoleni z tego, co się zrobili, bo to ja namalowałem. O, tak, także Państwo powiecie, ja to zrobiłem, wreszcie się udało. Tak, wreszcie się udało. No, ja też tak sobie mówiłem kiedyś, że uda się, tamto, ale później mówię, Witek, spróbuj.
spróbuj, a ci się na pewno uda. I tak wychodziło, że mi się udawało. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i miłego malowania i naprawdę życzę Państwu, żeby Wam się udawało. Tak, żeby Wam się udawało. Tego Państwu życzę z całego serca. Matulka Witold.